Więc nie będę mógł dla was wrzucać nic. Z tego też powodu. Idźcie mi z tym. Wy sobie nie idźcie generalnie. I jedziemy znowu. Dałoby się coś, co jest mocniejsze od Kilvera, ale w chwili obecnej nie posiadam takiej broni. Woręcz! On mi się może przydać. Zobaczcie, wyczyszczam wszystko, co jest na górze. Wystarczy trochę pomyślunku i już to wszystko idzie dużo łatwiej. Oj, zobaczcie, zaczynam się teleportować od nie od niechcenia, tylko niechcący. To później będzie problem, uwierzcie mi. Jak duże to miejsce może być? Ile otwartych przestrzeni może ono mieć? Oby nie dużo. Tyle, ile ma, to w zupełności wystarczy. Wiecie co, zapiszę i sprawdzę, czy tam na dole przypadkiem nic nie było. Ale ten zapis może oznaczać dwie rzeczy. Raz, że gra po prostu daje nam zabezpieczenie przed śmiercią w tym rozległym świecie. Dwa, że zbliżamy się do bossa tego miejsca. Okej, dobra, czyli to było po prostu... To ja nawet w sumie tutaj mogę umrzeć, to nie ma różnicy. Już mam na tyle dużo HP, że powinienem sobie tutaj tym razem poradzić, nieważne. Jak zginę tu, to nie ma problemu. Przeniosę się i tak dalej, niż bym się przeniósł. Ale chyba nie ma na co liczyć tym razem na śmierć. Tu nic nie ma, bo żeśmy to wyczyścili. Więc co, wracamy do jojo, bo jestem strasznie przywiązany do tej broni teraz w sumie. Chociaż dalej... Nie wiem, Kilver jest chyba lepszy. I mamy nasze pomieszczenie z bossem, tak jak mówiłem. Czy mamy tu coś jeszcze? Nie. A bossem naszym jest... Mamy tutaj jaja. Znajome jaja. To są nasze miejsce zapisu. Cóż to? Czy jest tu coś, co mogę znaleźć? Nie. Ale... O, losie, co to jest? Trace, to jest klona Tetosa poddany aborcji. W ten sposób Atetos czyni swoich żołnierzy. O! Co ja mam zrobić? Nie może on być uleczony? Jest za późno, umiera. Nie powinien nawet tak dużo przetrwać. On ginie w sumie. Sam z siebie. Ale pomożemy mu. Ale to był nasz boss. Mam dość. Nie mogę już tego zrobić. Wiem, że nim jestem. W jakiś skopany sposób jestem Atetosem. Więc teraz mi powiedzcie, co do cholery się dzieje? Ofelia? To prawda. Jesteś Atetosem. A raczej byłbyś, gdybyś szedł drogą taką, jaką on poszedł. Ale nie byłeś jednym z tych klonów. Atetos, który je stworzył, jest dużo starszy, zmienił się. Po tym, jak Atetos tu się pojawił, odkryłyśmy, że to nie było po raz pierwszy. Wygląda na to, że dostał się tutaj kiedyś poprzednio, kiedy był w twoim wieku. Legenda głosi, że był wtedy przyjemniejszy. I użył jednego z pomieszczeń odradzających. Więc... Żeby sprawa miała się jasno.
Przybyłem tutaj w jakimś momencie lata temu, zanim to wszystko się stało. Tak, i użyłeś komnaty odrodzenia. Czerwone mechaniczne jajo, w którym się obudziłem. Ale to oczywiste, że to nie był pierwszy raz, albo nie mielibyśmy Atetosa. Oryginał wyszedł z komnaty i stał się Atetosem. Ty jesteś kopią stworzoną z danych, które zostały. Postawiliśmy na to, że dużo młodszy Atetos byłby inny, że pomógłbyś nam. Więc czemu nie pamiętam przybycia tutaj? Kopia czy nie? Nie powinienem mieć jakiegokolwiek poczucia upływu czasu. Powinienem się czuć jak w każdym innym momencie, kiedy wchodzę do jajka i z niego wychodzę. Nie wiemy, wszystko zostało się dawno temu. Nawet setki lat temu. Degradacja danych? Co dokładnie przypominasz sobie? Najpierw wy. Co sprawiło, że Atetos zechciał zaatakować ten świat? Czy to jest w ogóle prawdziwe? Tak, to jest powód, dla którego tu jesteśmy. Lata go zmieniły, Trace. Był w wyrwie przez długi czas. Nie wiemy, co tam się stało. Muszę z nim porozmawiać. On mi powie, co... się dzieje. Ja bym to zrobił? Nie. Będziesz szedł tak, jak mieliśmy plan. A jak sprawi, że to zrobię? Na przykład tak. A, coś jest nie tak! I sobie nam się umarło. Dzięki, Elsonowa! Wielkie dzięki! A, jasny gnit, to było... Ten ból był przeżywający. Teraz jest wszystko w porządku? Jak cholera nie? Co się właśnie stało? Elsonowa... Nienawidzi Atetosa. I jak już wykazałeś, jesteś nim. Teraz to co się stało, czy ona? Tak. Może zamknąć twoje nanobramki w każdym momencie. Ja cię przywróciłam. Idzie to znacznie szybciej z twoją pomocą. Proszę, znajdź Atetosa i porozmawiaj z nim, jeżeli tego chcesz. Nie musisz z nim walczyć. Potrzebujemy po prostu wyłączyć ten urządzenie, które przyciąga wyrwę. Możesz to zrobić? Okej. Ale bez zabijania go. Zgoda. Porozmawiam ze znowu. No zaczynają tutaj nam się robić nieciekawe rzeczy, ale dowiadujemy się kolejnej ciekawostki o Trace'ie. Nie jest Atetosem w ten sposób, że jest jego klonem. Mniej więcej. A w tym jaju siedział, well, klon Atetosa. I w ten sposób podobno tworzą się jego żołnierze. Cóż to w sumie oznacza, bo nie myślałem o tym dużo pierwszy raz, jak przechodziłem tę grę. Ale to wydaje mi się, że po prostu oznacza tyle, że te wszystkie potwory, które spotkaliśmy wcześniej, zresztą tak jak w sumie na to wskazuje halucynacja Trace'a, to jest chyba... Nie, to w sumie nie wiem nawet, czy to jest klonowana Atetos, czy to nie jest klonowana Atetos, ponieważ... wcześniej rysałki mówiły nam, że to są ludzie, którzy zmienili się po tym, jak zostali poddani patogenowi. No a dobra, nie będę w to wnikał, może ktoś po prostu podpowie. To tak w razie jakby się zastanawiał, jak nasze ciała wyglądają. O czym ty mówisz? Te wielkie rzeczy tam z tyłu? Mają setki lat, ale... Tak mniej więcej są dobrze zachowane. Nawet sama naprawiająca się technologia ma swoje granice. Więc macie ciała. Czy mam wam pomóc przytwierdzić głowy na te rzeczy? Myślę, że to nie będzie... potrzebne. Naprawcze drony zrobią robotę. Ale chciałam ci przygotować na to, co ma nadejść. Rusałki. Tak to się mówi w języku Elsonowy. Też są duże. Czemu w ogóle mnie potrzebujecie? Jesteś dalej jedynym, który może zbliżyć się do Atetosa na tyle, aby wyłączyć Breach Attractor. Przyciągacz wyrwę. Ale masz rację. Jeden na jednego z naszymi prawdziwymi formami nie byłby dla nas jakimkolwiek zagrożeniem. Dobrze wiedzieć w sumie. Rusałki są tak cholernie potężne, że nawet nie warto się im sprzeciwiać. Mamy kolejny przedmiot. Jest to adresowa bomba.
końcu mamy coś, co przypomina nam metroidowe bomby, bardziej power bomby. Mamy trzy. Nie ma co się bać, od razu tutaj mówię, że te bomby całkiem fajnie się odnawiają. A ja sobie będę teleportował. To jeżeli chcemy jakoś szybciej wyjść, to... A nie, to nie będzie konieczne, wiecie? Ja pójdę w prawo. Chyba mnie wyrzuci znowu w kur, a wtedy będę w kur... żony. Hehe. W każdym razie... Rosałki mogłyby rozwalić Atetosa bez problemu, gdyby nie fakt, że nie mają ciała. Teraz w sumie tak naprawdę odblokowując drony sprawiliśmy, że rusałki w pewnym czasie mogą stać się po prostu maszynami do zabijania, przepotężnymi. Skoro za chwilę sobie wyjdziemy stąd, za chwilę będzie kur, ale ja nie chcę tam wchodzić. Mamy tu jeszcze roboty do zrobienia. Pewnie będziemy, bardzo prawdopodobne, że będziemy wychodzić tym wyjściem. Ale jeszcze nie. Jak sami możecie zauważyć, jak gra sama powiedziała, bomba adresowa zawiera w sobie moc... O, okej, okay. Jest sprytne. Tu chyba nie byłem też. Zawiera w sobie moc adres disruptora. I... jest po prostu jakby adres disruptorem trzyobszarowym z ograniczoną amunicją. Tutaj znowu nie byłem, grając normalnie w grę. Tu po raz pierwszy. Kilver. Yes. I właśnie ta bomba usuwa nam te obszary, że tak powiem, korupcji. Tak to nazywam. No Chryste. Okej, okay, dobra. O, losie! Zarówno power node, jak i health node. No proszę. Tego to ja się za cholerę nie spodziewałem tutaj. Więc jak tam stoimy teraz z tym? 8 health node'ów, 6 power node'ów, a jesteśmy blisko skończenia zarówno jednego, jak i drugiego w miniaturowej formie. Wow! To jest piękne, wielkie znalezisko. Action verse, cholera jasna. Czym ty mnie cholerna gra jeszcze zaskoczysz? Więc na to się wchodziło, okej, okay, zapamiętam to sobie. W sumie będę miał ten plik bardziej kompletny niż ten z czasów, kiedy grałem po raz pierwszy i w sumie miałem trochę więcej czasu. Chociaż możliwe, że teraz, biorąc te wszystkie objazdy, zajmie mi to faktycznie dojście do ostatniej planszy, zajmie mi trochę więcej czasu niż pierwotnie zakładałem. Dobra, w takim razie wracamy tędy. Punkty zapisu, z tego co pamiętam, regenerują nam również bomby. Więc spokojnie, jeżeli brakuje nam amunicji, możemy po nią po prostu się wrócić. Trendy teraz. Mapa. W sumie... z tego co pamiętam, po lewej było dużo miejsc, gdzie można było się dostać używając naszej bombki. Można wrócić tutaj, zapisać. Chyba to zrobię. Nasz arsenał stopniowo powiększa się. O ile dobrze kojarzę, mamy jeszcze do zdobycia... może dwie umiejętności. Nie mówię tu o broniach, broni jest jeszcze sporo, ale umiejętności jako takich do zdobycia jeszcze dwie. Tak obstawiam. Jeszcze dwie i można się brać za kończenie tej gry. Tak naprawdę. Oki, wow. To jest właśnie to, o czym mówiłem, że oni tu wyskakują. Dobra. Z tego co pamiętam, to tutaj było miejsce, gdzie można było użyć... Ano. I tutaj mamy kolejną broń. Są to odłamki lodu. Nie jest to jak...
Skończyło mi się miejsce na nagrywanie. Gdzieś w tym momencie. Ale spokojnie, nie zaszedłem zbyt daleko. Swoją drogą zobaczcie, ja nie wiem czy już to mówiłem. Tutaj dostaniemy odłamki lodowe, to już chyba zdążyłem uchwycić. Ci przeciwnicy podczas... po tym jak zgliczujemy je adres Disruptorem, tu też jest miejsce, gdzie powinniśmy użyć bomby. Oni wypuszczają z siebie właśnie amunicję. Tutaj sobie zapiszemy, to już zapisałem w sumie i tutaj dostrzegłem, że nagrywanie się urwało. Więc jak widzicie, to jest tylko kilkanaście sekund na szczęście opuszczone, nic strasznego. Zobaczmy, co znajdziemy tutaj. Może tu coś ciekawego wygląda na taki korytarzyk do drona. W sumie to nie jest. To nie jest tylko korytarzyk dla drona, wydaje mi się, swoją drogą. Ale to za chwilę. Za chwilę rozwikłam tajemnicze znaczenie tych słów. Gińcie kulki. Bo wydaje mi się, że jeszcze tutaj... Ja pierdzielę. Nie, zostawcie mnie. Nie chcę tych przeklętych otwartych przestrzeni. Okej, dobra. Kolejny health note. Niech będzie, ile już będziemy mieli w takim razie. 9. W porywę do 10 niedługo. Więc to tu będzie przedmiot. Kolejny przedmiot, który umożliwi nam strasznie... poruszanie się znowu zwiększy nasze możliwości w tym polu. Zwiększy nam mobilność. Dobra. Olać na razie uzupełnienie kwadracików. Tutaj mam tego podziurki w nosie. Tutaj nie. Musimy to obejść. Musimy to obejść. Więc musimy pouzupełnić kwadraciki, bądź co bądź. Czy tego chcemy, czy nie. Aczkolwiek rzecz, którą tutaj dostaniemy za chwilę, rzecz ta jest naprawdę bardzo fajna i w sumie warta tego wszystkiego. Warta przemęczenia się przez ten cholerny Edin, którego nie lubię. Nie! To jest jeszcze boss! No tak, w sumie chciałem do tego bossa właśnie chciałem dojść. Więc wiecie, to jest boss, przedmiot, zapis i kończymy na razie, bo nawet po prostu już nawet miejsc na dysku nie mam, żeby nagrywać dalej. Przede wszystkim na tego bossa w Orange jest obowiązkowy. Mamy więcej power nodów niż miałem wtedy i więcej health nodów, więc ta walka powinna pójść w miarę łatwiej. Co to za... Zgliczowałem się. O cholera, to nawet nie wygląda częściowo jak człowiek. Celujemy w jego... japę. To jest szerszeń bodajże. Te przeszkadzajki są wytrzymałe. Schodzą na jeden tak! To jest to, schodzą na jeden killer! On, czyli ten... Dobra, ta walka staje się... Jak się zbliżamy, to on się oddala. Wykorzystujmy to do naszej przewagi. Ale jest! Słuchajcie, kiedy ja walczyłem tutaj pierwszy raz z tym potworem, z tym monstrum, to... Killer zabijał je w dwa strzały. To było wkurzające i to strasznie utrudniało walkę. Teraz mając te wszystkie power nody, mając 6 power nodów, okazuje się, że one są zdejmowane na raz. One już nie przeszkadzają. Jest! Poradniki mówią, że to jest nawet najtrudniejszy boss w Action Verge. Na pewno jeden z... Ale teraz, mając Orange, mając te wszystkie power nody, mając Killvera, ten boss staje się prosty. Robimy wszystko tak, moi drodzy, jak należy w tej grze. I to widać, to procentuje. Mając tę jasną strategię opracowaną, walka z tym bossem nie sprawia tak naprawdę wielu problemów. Jest przyjemnością platformową, ponieważ owszem, trzeba go unikać, jak tutaj widzicie, i on zdejmuje naprawdę dużo HP,
jest coraz szybszy, jego ataki są coraz szybsze. A jak mówię, to jest platformowa przyjemność. Wow, ja przecież atakuje coraz, on mnie zabije. Także gadam o tym. On mnie zabije szybko. Kilwer tylko w oręż. To już się muszę teleportować z pierwszej. Jest! Udało się! Ta walka! Mówią, że jest trudna, ale ona jest tak naprawdę prosta, jeżeli mamy te cholerne przedmioty. To jest boskie, to jest wielkie, to jest wspaniałe. I tu nie ma nic. Uwielbiam akcję wręcz, naprawdę to jest świetna, cudowna gra. I moi drodzy, świetny, cudowny upgrade teraz przed nami. Jest to dron teleport. Teleportować się możemy do miejsca, w którym znajduje się nasz dron. Zobaczcie. Przemieszczanie się teraz... Możemy przechodzić przez te wąskie korytarzyki, ale później znowu pozwalać Trace'owi przechodzić. I to zdecydowanie zwiększa naszą mobilność, także na polu poruszanie się w powietrzu, bo zobaczcie, tutaj mogę się tak przenieść, coś tam użyć teleportu. I w sumie tak to... Dobra. Chcę jeszcze zdobyć tego Health Node'a i zapisać i kończyć już tą sesję nagraniową. Bardzo dużo wrażeń jak na jedno przejście, bardzo dużo. Już nawet nie obchodzi mi to, że tam sieć mnie obija. Tutaj bodajże to było, nie, to było niżej jeszcze. Albo to było w takim pomieszczeniu. Tak, to było w takim pomieszczeniu. Tutaj, więc pójdę do innego save pointa w takim razie. Skoro tak. Wow, 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 jestem pod wrażeniem. Bo zobaczcie, tutaj robimy tak, puf. Strzelamy, a w sumie jest jeszcze jedno miejsce, które chciałbym sprawdzić, okej. Puf. Przenosimy się, Health Node jest nasz. Permanentnie zwiększa hapeki. I super, mamy już chyba 9 Health Node'ów. Dobra, to jest to miejsce, w którym chciałbym sprawdzić, czy też ten teleport dronowy będzie działał. Tu powinien. Działa i tutaj sobie wrzucimy. I mamy kolejny Power Node fragment. Super. Niezmiernie się cieszę, że to wszystko wpada w moje ręce. I mówię, ja tutaj zyskuję dużo więcej rzeczy niż w moim pierwszym przejściu. W pierwszym tyle pominąłem. Nie byłem chyba tak uważny po prostu. Ta gra naprawdę... Teraz potrafię pohamować swoją ekscytację tym, co się dzieje. I skupić się faktycznie na eksploracji. No ale dobra, eksploracja eksploracją, będziemy później wychodzili z Edin i kierowali się już prosto do Kur bez eksploracji dalszej, aby odkryć przedostatnią miejscówkę w grze. I to było na razie na tyle. Żegnam was z wersji, trzymajcie się ciepło i cześć.